Czy zastanawialiście się kiedyś, skąd wziął się Counter-Strike Global Offensive? Otóż wszystko zaczęło się 22 czerwca 1996 roku, kiedy pewnie części z Was nie było jeszcze na świecie. Wtedy to ID Software wypuściło na rynek Quake'a, który z miejsca stał się wzorem dla wszystkich FPS-ów. Lata 90. były też czasem, kiedy grupy zapaleńców tworzyły mody do gier. Nie inaczej było z Quake'iem, do którego Min Lee, znany też jako Gooseman, stworzył dodatek Navy Seal. Nasz Kanadyjczyk na szczęście na tym nie poprzestał. Do drugiej części Quake'a również stworzył liczne ulepszenia. Tak powstał Action Quake, modyfikacja, która wprowadziła zdecydowanie szybsze tempo rozgrywki. Każdy z graczy na starcie otrzymywał nóż i pistolet MK23, a pozostały sprzęt można było znaleźć na mapie. Wszyscy zawodnicy zaczynali więc grę z tego samego poziomu. Widzicie, że serwery wciąż jeszcze działają i w każdej chwili możecie przyłączyć się do rozgrywki. Po sukcesie Action Quake'a, Min Lee na dobre zajął się produkcją gier. Tym razem stworzył dodatek do legendarnego już Half-Life'a. W 1999 roku w otwartej becie został pokazany Half-Life Counter-Strike. Gracze dostali 4 nowe mapy i 9 rodzajów broni. Rozgrywka opierała się na odbijaniu zakładników z rąk terrorystów przez antyterrorystów. Modyfikacja odniosła ogromny sukces. Wtedy też powstały dwie legendarne mapy, Train i Nuke. Potencjał produkcji zauważyło studio Valve i wykupiło do niej prawa. Counter-Strike pełnoprawnym tytułem stał się w 2000 roku. Prawdziwy przełom nastąpił jednak w 2003 roku, kiedy została udostępniona wersja 1.6. Zbiegło się to w czasie ze startem platformy Steam, co w dużej mierze przyczyniło się do ogromnego sukcesu tej wersji gry. To właśnie wtedy zaczął się złoty okres dla Counter-Strike'a. Jako fenomen zaczęto też postrzegać zjawisko wcześniej nieznane, czyli turnieje e-sportowe. Jedne z pierwszych tego typu zawodów odbyły się w Kolonii, a pula nagród wyniosła astronomiczne, jak na owe czasy, 10 tysięcy dolarów. W 2004 roku na rynek weszły dwie wersje CS-a, zapomniany już Condition Zero oraz Source, które bazowało na nowym silniku Valve. Ale jak wiemy, nic nie trwa wiecznie. Popularność gry zaczęła mocno spadać i kiedy wydawało się już, że nic nie jest w stanie temu zapobiec, 21 sierpnia 2012 roku studio wypuściło nową wersję gry, Counter-Strike Global Offensive. I podziałało. Gra zyskała masę nowych użytkowników, a także większe fundusze, które w głównej mierze zostały spożytkowane na organizację rozgrywek e-sportowych. Prawdziwym hitem okazał się patch wprowadzający skórki do broni, a sprawnie działający system mikropłatności sprawił, że CS nie umarł, a rozpoczął drugą złotą epokę. Wtedy też pojawił się zespół Virtus Pro z Polakami w składzie, ale to już zupełnie inna historia. Can he do it though? All the experience, as much experience as the veterans of VP, but no! It's gonna be Virtus Pro! The...